W niedzielne południe po Odrze pływają tylko, jak Państwo widzą, kaczki. Ale Odra przecież to miejsce, gdzie pływały barki ogromne, gdzie pływają kajaki, gdzie mamy małe, no właśnie, czy stateczki. No i jeszcze jedno pytanie. Skoro mówimy o tym, że na Odrze widujemy te pływające różnego rodzaju właśnie łódki, latem czasem smocze łodzie, bo przecież także i na Odrze jest sporo dobrej zabawy, to co by było, gdybyśmy na tej Odrze, w tym miejscu zobaczyli statek? Czy to jest możliwe? Oczywiście może to filozoficzne, trochę i żartobliwe pytanie, z którym zwracam się do naszego gościa. Dzień dobry, panie Ryszardzie. Panie Ryszardzie, wpłynąłby tu okręt w to miejsce? Moglibyśmy tutaj jakiś okręt zobaczyć, a na dodatek okręt, bo nasza rozmowa, proszę państwa, ma tyczyć właśnie tego, że nie tylko po rzece, ale także i po morzach i oceanach przesuwały się okręty z napisem Opole. I to nie jeden w historii. Tak, to prawda. Rzeczywiście nie jeden okręt, ale te okręty, które znamy, które nosiły w nazwie Opole, no to myślę, że żaden by tutaj nie zmieścił się na Odrze. No może o jednym, ale to za chwilę opowiemy. Tych statków było rzeczywiście kilka, o których wiemy. Przede wszystkim ten największy SS Opole. To był taki statek, który przewoził rudę węglową, czy rudę żelazową. Czyli masowiec. Masowiec, taki około 100 metrów długości statek. On powstał w 1958 roku, został zwodowany pod nazwą właśnie Opole. Matką chrzestną tego statku była Anna Smolkowa, czyli żona Alojzego Smolki, założyciela Teatru Lalek. I ten statek pływał w granicach 18 lat, z tego co pamiętam, chyba bodajże do 76 roku. I co ciekawe, właśnie ta załoga była dosyć mocno zżyta z Opolem, bo wtedy w latach PRL-u, w latach 50-tych, 60-tych organizowano co roku, rokrocznie tak zwane Dni Morza. One bardzo często były organizowane w Turawie właśnie i cała ta załoga, łącznie z kapitanem, co roku przyjeżdżali właśnie do Opola, do Turawy i tam spędzali po prostu czas właśnie na spotkaniach, wywiadach. I jest taka hipoteza też, ponieważ niedawno spotkaliśmy się, że na jednym ze statków, które przywożą ludzi pomiędzy Polską a Szwecją, jest starodawski herb Opola. I prawdopodobnie ten herb, który sobie wisi w jednym przejściu, jest właśnie z tego statku SS Opole. Próbujemy to od jakiegoś czasu ustalić i nie ukrywam, że próbujemy, że tak powiem, zdobyć ten herb, żeby on trafił tutaj do Opola. No byłaby to przepiękna pamiątka. Tak, to jest taka ciekawostka, bo to prawdopodobnie Opolanie przekazali po prostu taki herb właśnie na statek. To jest jeden z tych największych. Oczywiście drugim statkiem, który bardzo rozsławił Opole, właściwie statkiem, jednostką, to był jacht Dar Opola. Który bardziej rozsławił Opole niż w latach 50., niż festiwal, którego wtedy jeszcze w Opolu po prostu nie było, bo festiwal wiemy, że dopiero w latach 60. Natomiast to była pierwsza, druga jednostka oceaniczna wybudowana też w 58 roku, tak jak ten statek SS Opole. Ze składek tutaj opolskich mieszkańców Opolan, zakładów pracy. I ten jacht powstał właśnie w 58 roku, miał długości ponad 18 metrów, więc ten jacht, gdybyśmy mu zdjęli maszty, no to moglibyśmy go rzeczywiście tutaj na Odrze postawić, chociaż ja nie wiem, jaka jest głębokość tutaj na Odrze, ale myślę, że te 2,5 metra... Zanurzyłby, mamy, prawda? 2,5 metra myślę, że mamy, ale musiałby być bez masztów. No i rzeczywiście ten Dar Opola nasz pływa do dzisiaj notabene, bo o tym bardzo mało osób wie, że nasz jacht Dar Opola, który w latach 80. leżał zatopiony całkowicie w jastarni, potem został odkupiony przez takiego lekarza gdańskiego, naprawiony, wyremontowany i jeszcze przez parę lat pływał pod polską banderą, a od końcówki lat 80. pływa pod duńską banderą. Jako autor książki, interesując się historią w ogóle Daru Opola i odtwarzaniem tej historii, miałem okazję być na tym jachcie, rozmawiać też z właścicielem tego jachtu, także Daru Opola dalej jakby pływa. To jest ta druga ta jednostka. Mhm. Ale tych jednostek w nazwie Opole było więcej, bo był też statek, który pływał w polskiej flocie wojennej w czasie II wojny światowej. Był to statek z
który pływał gdzieś na obrzeżach Ameryki Północnej. On pływał bodajże 2 czy 3 lata i tam został potem zadopiony. W latach 40. po wojnie też był jeszcze jeden statek, który był przejęty przez polską żeglugę po tak zwanych statkach niemieckich, powojennych, i bardzo krótko pływał też chyba w latach 45-47 też pod nazwą Opole. A ostatni taką jednostką, którą wiemy, to jest też jacht opolanina Andrzeja Kopytki, który pływał właśnie pod nazwą Opole. Zresztą Urząd Miasta przez jakiś czas był patronatem tego jachtu i jakby troszeczkę Andrzej też nawiązywał Kopytko tym jachtem Opole właśnie do historii daru Opola. I to też jest druga jednostka, którą moglibyśmy tu ewentualnie postawić na Odrze, oczywiście przy założeniu, że zdejmujemy maszt. Historie zatem piękne. Dziękuję za ich przypomnienie, panie Ryszardzie. Myślę, że więcej, tak jak pan powiedział, także i sporo ciekawych historii znajdą właśnie państwo w tej książce, o której była mowa. I myślę, że tych historii na wodzie również jest bardzo, bardzo dużo ciekawych. Zajrzyjmy jeszcze raz zatem na ten brzeg Odry. Żegnając naszego gościa, pomyślmy sobie o tym, że być może teraz zimą, kiedy tutaj tych łódek, barek na Odrze nie ma, to, że kiedy przyjdzie piękne lato, to i te historie, z którymi dzisiaj państwa zapoznaliśmy właśnie, też niejako ożywią nam to miejsce i będziemy delektować się widokiem przepięknej Odry i zastanawiać się, jak piękne i potężne okręty także i łodzie z nazwą Opola jeszcze także pływały po morzach i oceanach.